No, i to jest tłumaczenie. Tłumaczenie. Dlatego, że. Content Podcast. Zapraszamy. To jest Content Podcast. Fajnie, Jaram się, ja przynajmniej, i Julek też, kryp krypto też nie przyzna, ale też się Jara. ludźmi takimi jak na przykład Joe Rogan, który oczywiście, że się wstrzelił w odpowiedni czas, czy, czy, czy na przykład Andrew Schultz, jest, nie wiem, czy kojarzysz, taki nowy no. komik nową, wypłynął. Zmierzam do czegoś, do czego mianowicie zmierzam do tego, że fajnie jest być człowiekiem, który robi zajebiste rzeczy. Wiesz, co chodzi? że można tak naprawdę robić hajs, nie wiem, w sprzedaży czegoś, co cię nawet nie ciekawi, nie? Można się jarać biznesem, można jakby biznesową stroną i tak dalej, ale jakby to nie jest takie wprost zajebiste, tak? No bo, wiesz, jaranie się po prostu wykresem twojej, wiesz, oszczędności, który idzie w górę, ma jakiś tam sens i jakby widzę w tym logikę, że no fajniej, no bo widzisz, dzięki, wiesz, w sumie nikt tak chyba nie widzi wykresów w swoich kontach, ale załóżmy, że ktoś ma tyle hajsu, że aż potrzebuje wykres, w zależności od czasu i B-celu, no na osi Y, ale jest to, wiesz, no po prostu jak zezerać się powiększają cały czas, no to, to jest to jakby stricte przełożenie, że widzisz, że możesz więcej, tak? No możesz w wakacje no nie pojechać do Kazimierza, tylko pojedziesz bardziej, no, nałóżmy do Paryża, czy jeszcze dalej, i tak dalej. Czy no nie, nie wynajmiesz skutera, tylko następnym razem wynajmiesz sobie łódkę, wiesz, wielką żeglówkę, i tak dalej. Ja, ja wiem o tym, ja zdaję sobie z tego sprawę, że sam magazynowanie hajsu, dla magazynowania hajsu jest super i nie hejtuję nic z tych rzeczy, ale jakże fajnie jest, jak przy okazji robisz coś, wiesz, y, takiego mega interesującego, że nawet byś to robił bez hajsu. Tak jak na przykład podcast, ten Joe Rogan, nie? że on robi podcast, no mordo, my robimy to bez hajsu. Jakby czejść, że, że to jest takie przedsięwzięcie, że my to robimy mimo tego, że my za to raczej nie będziemy mieć. I nie nastawiamy się na to. On się też raczej nie nastawiał i ma ten hajs, i to jest zajebiste. A na przykład nie robiłbyś między nami mówiąc, nie grałbyś raczej w taką wyimaginowaną sprzedaż na przykład śrubek. Nie? Że wiesz, wyobraź sobie, że byłby portal tak jak Allegro, że sprowadzasz z Chin śrubki i sprzedajesz w Polsce, nie? I na tym można, załóżmy, zarobić, tak? To jest zwykły handel po prostu. Sprzedajesz, Kupujesz taniej, sprzedajesz drożej. No to nie wyobrażam sobie, żebyś bawił się w coś takiego wirtualnego, że naprawdę tego nie robisz, tylko się po prostu bawisz dla zabawy. Wiesz co, nie? Bez zarobku. Ja, ja wiem, ale to, znaczy, bo to też zależy od ludzi, bo z tego, co słyszałem, Niemcy na przykład lubują się w graniu w gry, które polegają na przykład na jeżdżeniu wózkiem widłowym po magazynie i przestawianiu paczek. To taka, aneg taka anegdota, nie? Ja mi też się podoba na przykład Track Simulator. Że, yy, ja, ja jestem takim graczem, że nie gram, tylko oglądam na YouTubie czasem, jak ktoś gra gameplaya przez tam 15 minut, i już, już przechodzę tak grę i zostawiam grę, nie? Ktoś przechodzi za mnie gra, bo ja jestem. Masz ludzi od tego, od tego. Ja jestem, gier. troszeczkę mam takie podejście do życia książęce, tak? Ja lubię oglądać, jak ktoś za mnie coś robi, tak? Czyli na przykład właśnie gra, <grym> ktoś za mnie sprząta łazienkę na YouTubie. <grym> I tak dalej, ale track simulator i to mi się podoba, I czy no, ale wiesz, i nie Flight Simulator, tak? Tylko także goście jedzie ciężarówą. Tylko no, ty. ja rozumiem, no nie wiem, wiesz. Jest to w jakiś sposób dla mnie ciekawe. Jak ktoś jest dobry w swoim fachu, to chyba przyjemnie się to ogląda, czy to jest kierowca, czy nie wiem, szef. Czy a myślisz, że nie? kierowcy ciężarówek grają później w to? Ja nie wiem, może to po godzinach. To co? Że wiesz, wyłącza ten tachometr, czy co tam, wiesz. No, no. Nie? I wyłącza, dodałam, otwiera ja. sobie, nie, otwiera sobie lapka a, a. po prostu, i, albo projektor i wiesz. Ostatnio no, widziałem, że gość sobie odpalił film z projektora z ciężarówki, siedząc w ciężarówce na Odpalił sobie ekran na innej ciężarówce prostopadłej, na, na tej naczepie. Uh -huh. Taki wiesz, no, ogromny no, no, no. monitor, znaczy ogromny projektor, nie? I tak sobie oglądał film. No spoko, spoko. spoko no. Tylko musisz mieć prostopadłą ciężarówkę zawsze do tego. No to ciężko. To, musi nie, to, to nie, nie jest większość takich? Jakich? Prostopadłych ciężarówek. Poza, nie, no. poza lawetami albo jakimiś wanami. Nie no, to była inna ciężarówka. Okay. Nie no, rozumiem, rozumiem. No musisz zawsze jakaś... Znaleźć jakiś, Jakaś jechać prostopadla. musi prostopadle do ciebie no, albo ścianę na przykład jakiegoś budynku. No w lesie, no, nie, w lesie być, nie obejrzysz już filmu. Musi być prostopadła. No rozumiem, rozumiem. No nic, e, fajnie zrobić że się zajebiste, tak.